Jestem ze zwierzakami na działce. Zuzia, jak widzicie, jest w swoim domku. Cześć, Zuzia. Ty na jajce będziesz robiła? Spacerujesz sobie po wybiegu Zuzi? To widzicie Saneczkę. Sania się boi, bo mój tata buduje domek dla Zuzi i wierci i tam przycina i zgłośna i Saneczka się boi, chce uciekać z działki. Pokażę wam teraz, jak Zuzia sobie radzi, jak wychodzi z domku. Przynajmniej tak mi się wydawało, że planuje wychodzić. Ale nie wiem w końcu, czy wychodzi, czy nie. Maja odpoczywa w cieniu na wybiegu Zuzi. Etap budowy domku dla Zuzi. Już drzwi są obsadzone. Znaczy nie drzwi, tylko futryna. Okno już jest. Jeszcze będzie dach robiony. Tak domek wygląda na razie w środku. Ja na swoim wybiegu zmierzę chyba do spania. Chodź Majeczka, idziemy już. Chodź Maja. Witam Was w kolejnym dniu tego vloga. I ja zaraz będę wychodzić. Jeszcze Wam teraz pokażę Majeczkę, którą będę zaprowadzać do moich rodziców. Więc myślę, że później się jeszcze do Was odezwa. Jeszcze zapomniałam Wam pokazać. Oczywiście idę w bransoletce z moimi pieskami. Majeczka już siedzi przy mojej torbie, właściwie leży, w której idę do pracy. Pilnuję torby, żeby nie zapomnieć jej czasami zaprowadzić, no bo Maja nie lubi jednak zostawać sama w domu, więc jeżeli jest to możliwość, to oczywiście ją zaprowadzam do rodziców i potem ją odbieram po powrocie. Wzięłam jeszcze jednak kurtkę jeansową, bo rano jest trochę chłodno. No, a Maja, jak widzicie, ze mną. Ona cały czas ze mną chodzi. W kolejnym dniu vloga. Jak widzicie, prosiaczki jeszcze śpią. Lucia śpi w legowisku, ale już dostała jedzonko, tylko właściwie zjadłem. Dałam im na śniadanie natkę marchewki. Tam sobie melcia leży. To się w kuwecie, nie wiem dlaczego. A ja tylko się do Was odezwałam tak na szybko, ponieważ zaraz będę wychodzić, więc tylko chciałam się z Wami właściwie przywitać, zacząć ten nowy dzień. No i odezwa się do Was na pewno już. Ja wrócę, także do zobaczenia później. Jeszcze zapomniałam Wam Majeczkę pokazać. Maja leży w legowisku. Do Was tylko tak na chwilę z pracy. Ja zaraz będę właśnie robić sobie cappuccino. Zrobiłam sobie małą przerwę. I dzisiaj wzięłam cappuccino o smaku smoczego owocu. Chyba... Pieski odpoczywają na działce. Słoneczka sobie chodzi. Dzisiaj jest bardzo ciepło, więc widać, że jest zmęczona. A Maja na wybiegu u Zuzi. A Zuzia jest poza wybiegiem. Wyciągnęłam ją, bo tu rośnie koniczyna w tym miejscu. Więc żeby mogła sobie trochę zjeść tej koniczyny.
rozłożyłam dla Monitor Agility. Chodź Maja. Trochę poćwiczymy. Hop, hop, hop. Chodź, chodź. Obręcz, hop. Slalom. Chodź, tunel. Chodź Maja. Pięknie. Hop, hop, hop. Obręcz, hop. Slalom. Tunel. Hop. Hop. Chodź, Sonia. Hop. Hop. Chodź, Sonia. Szalom. Chodź, tunel. Chodź, Sonia, chodź. Ja wieczorową porą właśnie zabieram się za montowanie filmiku dla Was. Maja mi towarzyszy, leży pod biurkiem, zrobiłam też sobie herbatkę o smaku truskawkowym. Chyba truskawka, już nie pamiętam z czym, nieważne. No i będę montować film. Jeszcze włączymy sobie lampkę, żeby było jaśniej. Lampkę oczywiście z świnką morską. Witam Was w kolejnym dniu tego vloga i zaraz będziemy jechać do Wiślicy na krótką wycieczkę jednodniową. Niestety bez piesków, ponieważ tam jest do zwiedzenia jakieś muzeum. Znaczy nie, właśnie nie jakieś, tylko tam jest do zwiedzenia muzeum archeologiczne i nie można z pieskami wchodzić, a my też, no my w sumie niedaleko, dzisiaj jest bardzo gorący dzień, w ogóle 30 stopni, więc Maja nie wytrzymałaby na takiej wycieczce. No i tak wygląda mój outfit dzisiejszy. Mam taką właśnie bluzkę, trochę z koronką. A i jeszcze, oczywiście, że nie zapomniałam, bo teraz się pakuję. Zabieram moją wodę kokosową. Jeżeli jeszcze nie piliście, to Wam serdecznie polecam. Nie jest to żadna reklama, ale to jest odkrycie właściwie dla mnie tego lata. Teraz zawsze na wycieczki właśnie zamiast jakiejś zwykłej wody, to biorę tą kokosową, bo jest bardzo dobra. No i myślę, że już do Was się odezwę w samochodzie, albo jak dojedziemy na miejsce. Jesteśmy już w Wiślicy. Nie zaparkowałyśmy, był bardzo duży problem w ogóle z miejscem parkingowym. Idziemy stąd na rynek. I teraz idziemy pieszo, ponieważ tak jak Wam mówię, musimy zaparkować trochę dalej. Zobaczymy, czy uda nam się do muzeum kupić bilety, czy dzisiaj są dostępne. No i później Wam będę pokazywać, co dalej zwiedzamy. Jesteśmy pod muzeum. Byłyśmy już w muzeum zarezerwować, bo nie można było tak od razu wejść. Po prostu wejścia są tam co jakiś czas. Ale udało się o 13.30. Mamy wejście do muzeum, więc mamy właściwie jeszcze pół godziny. Także idealnie pochodzimy sobie w koło i potem wejdziemy do środka. I będziemy zwiedzać. W Wiślicy. Jeszcze zobaczymy, czy uda nam się do domu, dom Długosza odwiedzić. Teraz pracujemy przy Wiślicy. Czekamy na nasze wejście do muzeum. Wiemy, że mamy o 13.30. To jesteśmy jeszcze przy kościele. Thank you.
teraz zwiedzałyśmy dom Długosza. Teraz idziemy. Teraz podziemia. Idziemy na dół. Bardzo strome schody. Światło się zaświeciło. To jest dalej chyba jako dom księdza Długosza. Piwnica. Piwnice u Długosza. Teraz zwiedzamy piwnicę. W muzeum już byłyśmy. Widzisz to? No. Bilet tutaj do domu Długosza kosztował 8 zł dla jednej osoby. Do muzeum ogólnie są bilety po 20 zł. Pokażę wam, jakie pamiątki kupiłam, więc mam bilet z domu Długosza i dwa magnesy. To jest jeden magnes Wiślice i jeszcze drugi mam taki. Jeszcze jesteśmy na lodach. Wziąłem sobie loda gałka o smaku pistacji. Teraz idziemy zobaczyć grodzisko. Jeszcze mamy 200 metrów. Po drodze jest Droga Polskich Świętych i Błogosławionych. Więc tędy idziemy. I teraz idziemy na grodzisko, znaczy oglądać grodzisko. Ponieważ jest ono też nowo powstałe, bo chyba w tym roku czy w zeszłym roku powstało jakoś niedawno. Tak wygląda właśnie grodzisko. Nie wiem, to jest cały czas łatka trasa. Jeszcze się idzie. I przejdziemy jeszcze tą trasą. Widzicie, tam całe naokoło mamy zrobione właśnie taki chodniczek. I już potem będziemy wracać do domu. Tam musimy dojść, więc tam jest, ale chcemy dojść, bo tak prowadzi tę drogę, ścieżki właściwie. Jeszcze przechodzimy takim mostem i już będziemy zaraz jechać. Czy nie tak zaraz, bo jeszcze musimy dojść na parking. Ale już niedługo. Odzywam się do was wieczorem, żeby wam pokazać, jak słodko Melcia wygląda, kiedy sobie leży na pięterku, znaczy na górze domku. Lusia w domku, a Tosia przy miseczkach. Oczywiście, kochani, magnes z Wiślicy już jest na mojej tablicy magnetycznej, bo jak wiecie, tu mam kącik z podróży, wycieczek. Mam dwie tablice magnetyczne oraz figurki. Witam was w kolejnym dniu tego vloga. Dzisiaj na śniadanie prosiaczki dostaną pietruszkę. Dzisiaj robię na obiad sałatkę z ogórków, sałata, szczypior i jeszcze ser feta, który mam tutaj. Prosiaki jak zwykle też skorzystają, bo jak robię sałatkę z ogórkami, no to dla nich są skórki i to całkiem duża ilość. Gotuję soczewicę, ponieważ będę robić kotlety z soczewicy. Sprzątam prosiakom teraz klatkę. Trzy prosiaczki chodzą ze mną po pokoju. Chyba już są głodne. I czekają, jak im dam jedzonko. A świnki, co chcecie? Chodźcie. Chodźcie, wszystkie świnki. Chodź, Melcia. Lusia. Chodź, Tosia, bo ty jesteś odważna. A Melcia też. Dobrze, damy za to nagrodę.
Jeszcze dla Lusi mam. Bo już nie mogę dać jeszcze Lusia. Możecie już wracać. Co do kuchni za mną przyjdziecie? Muszę w międzyczasie zobaczyć. Mam nastawione na gazie i pilnuję, żebym się nie przypaliło. A świnkom się tak spodobało, że teraz robią sobie jakieś wycieczki po domu. No i się do mnie idziesz? Prosiaczki są z powrotem w klatce i jedzą spaghetti z ogórków. Dzisiaj robię porządek w moim pudełku, w mojej szkatułce na biżuterię. Ona, jak widzicie, tam leży. I właśnie segreguję takie rzeczy, których mało chodzę, a w których częściej chodzę, no bo wiadomo, że mam mnóstwo rzeczy z czasów, jak byłam nastolatką, gdzie różne rzeczy były modne, w różnych rzeczach się chodziło i po prostu w ogóle tego praktycznie nie używam, ale jednak nie chcę się tego pozbywać, bo są to dla mnie pamiątki, na przykład jakieś takie rzeczy typowe, gdzie na przykład były od koleżanki, jak jeszcze byłyśmy dziećmi nawet i dawałyśmy sobie po zawieszce jako zawieszki przyjaźni i do tej pory teraz znalazłam, że mam tego motylka od przyjaciółki. Takiej naprawdę z czasów szkolnych, takich wcześniejszych szkolnych. I jeszcze nawet mam też od koleżanki z już późniejszych czasów szkolnych też. Moja koleżanka robiła, pamiętam, takie biżuterie z koralików i też mi dała. I dużo właśnie takich też sentymentalnych, których już nie chodzę, ale jednak chcę je mieć. Ja pamiętam, że też był czas, że była moda na takie duże zawieszki, teraz chyba już w ogóle nie ma. Teraz w ogóle ja wolę taką delikatniejszą biżuterię. Muszę sobie też charmsy posegregować. A wcześniej właśnie w czasach chyba licealnych to było? Już nie pamiętam. Była moda na takie jakieś duże zawieszki i pełno mam tych dużych, teraz bym na przykład jakoś, nie wiem, nie wyszła w nich. Może kiedyś znowu minie ten czas. Pamiętam, że w czasach też chyba liceum kupowaliśmy sobie z koleżanką takie wielkie pierścionki, też była moda taka. Albo może to było w czasach gimnazjum, już nie pamiętam. Może to było gimnazjum, więc dalej segreguję, bo chciałabym posegregować właśnie, żeby mieć może osobno charmsy, osobno bransoletki, osobno jakieś zawieszki czy łańcuszki. No i chciałabym po prostu na górze mieć to, co używam często, a tu w innych szufladach to, co praktycznie nie używam. Ale jednak nie wrzucam tego, mimo tego, że mam dużo sztucznej też biżuterii, nie wszystko mam srebrne, to jednak wolę to mieć zachowane. Także może wam pokażę efekt końcowy, jak już posprzątam. Mniej więcej już tak wygląda uporządkowana szkatułka. Kolczyki, łańcuszki, bransoletkę. Jeszcze też na sobie mam jedną bransoletkę. No i zawieszki. Tu mam właśnie osobno tą bransoletkę z charmsami i charmsy do niej, więc osobnej właśnie przegródce. W tym miejscu mam łańcuszki srebrne. A tu mam właściwie wszystkiego po trochu i takie rzeczy z wycieczek, pamiątki, jakieś pamiątki od koleżanek, czy jakieś z czasów właśnie szkolnych, w których często nie używam, niektórych nadal używam, ale takie rzeczy, które jednak no mniej są przeze mnie użytkowane, więc one są w tej dolnej szufladzie. Maja przed chwilą bawiła się arbuzem, teraz widzicie, jest zmęczona.
i odpoczywa. Myślę, że czas zakończyć już tego naszego vloga długiego, który miał być tygodniowy, ale tak naprawdę był tygodniowy niecały, oprócz niektórych dni, które po prostu nie nagrywałam. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.